Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę, bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Czcigodny Ojcze Dyrektorze, drodzy bracia w kapłaństwie, czcigodne siostry, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Trzeci dzień naszego wędrowania w głąb tajemnicy Kościoła. Kościoła, który jest Kościołem żywym, realnym, pielgrzymującym przez pejzaż tej ziemi, zanurzonym w świat współczesny. Dlatego trzeba pytać i pytamy, czym jest ten nasz świat współczesny? Jak go scharakteryzować? To na pewno czas, to na pewno świat kryzysu rozumu i wiary. To świat kryzysu miłości i prawdy. To wreszcie świat mający trudności ze zrozumieniem człowieka i zrozumieniem Boga. I to właśnie w tym świecie, rozdartym, zagubionym, Kościół pozostaje dziś jedyną instytucją, która stoi po stronie tych wartości. Głosząc Boga, staje po stronie człowieka. Głosząc prawdę, objawia miłość, a sprzeciwia się użyciu. Wyznając wiarę, objawia szacunek dla rozumu. Papież Benedykt XVI w swoim bezcennym liście o kryzysie w Kościele w sposób niezwykle piękny, niezwykle prosty zarazem, ukazuje, czym jest wiara Kościoła. Jaki jest sens naszej wiary? Jaka jest nasza tożsamość? I pisze: gdybyśmy naprawdę chcieli tak bardzo krótko streścić treść wiary wyłożoną w Biblii, moglibyśmy to zrobić, stwierdzając, że Pan zapoczątkował narrację miłości z nami i chce włączyć w nią całe stworzenie. Siła przeciwdziałająca złu, które stanowi zagrożenie dla nas i całego świata, może polegać jedynie na naszym wejściu w tę miłość. Jest to prawdziwa siła przeciwdziałająca złu. Moc zła wynika z naszej odmowy kochania Boga. Ten, kto powierza się miłości Boga, zostaje odkupiony. Nasze istnienie nieodkupione jest konsekwencją naszej niezdolności kochania Boga. Nauka kochania Boga jest zatem ścieżką do ludzkiego odkupienia. Kiedy wczytujemy się w te słowa papieża Benedykta, nie sposób nie zestawić ich
z wcześniejszymi o kilkadziesiąt lat, słowami świętego Jana Pawła II z jego pierwszej programowej encykliki. Słowami przejmującymi, może nawet wzruszającymi, z pewnością prawdziwymi i pięknymi. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dalej Jan Paweł pisał: człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty. Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa. I jeśli dokona się w człowieku ten dogłębny proces, wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumieniem nad sobą samym. Właśnie owo głębokie zdumienie wobec wartości i godności człowieka nazywa się Ewangelią, czyli dobrą nowiną, nazywa się też chrześcijaństwem. Stanowi o posłannictwie Kościoła w świecie, również, a może nawet szczególnie w świecie współczesnym. Drodzy w Panu, pamiętamy, większość z nas pamięta, jak święty Jan Paweł II umożliwił nam powrót do tego pierwotnego zdumienia wobec wartości i godności człowieka. Jak przyniósł nam Ewangelię, Ewangelię żywą, pisaną własnym życiem, własną modlitwą, cierpieniem, ofiarą, krwią wreszcie. Jak bardzo potrafił zdumiewać się i trwać w tym zdumieniu na kolanach przed Chrystusem, ale także przed człowiekiem. Adorował Boga w człowieku nienarodzonym, w człowieku słabym, w dziecku, w człowieku starym, zniedołężniałym, upośledzonym, cierpiącym. I pokazywał, że właśnie taka miłość, takie trwanie w miłości przy takim człowieku jest najpełniejszym kryterium wolności. W 79 roku na Jasnej Górze, zastanawiając się nad tym przedziwnym paradoksem zostawionym przez prymasa Wyszyńskiego, który oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi, po to, by uczynić nas wolnymi, Jan Paweł II mówił: miłość stanowi spełnienie wolności, a równocześnie do jej istoty należy przynależeć, czyli nie być wolnym, albo raczej być wolnym w sposób dojrzały. Jednakże tego niebycia wolnym w miłości nigdy nie odczuwa się jako niewoli. Nie odczuwa jako niewoli matka, że jest uwiązana przy chorym dziecku, lecz jako afirmację wolności, jako jej spełnienie. Wtedy jest najbardziej wolna. Drodzy, ilekroć czytam te słowa, przyznam, że zastanawiam się, jak bardzo dobrze by było, gdyby stały się one przedmiotem edukacji, może nawet wręcz warunkiem potwierdzającym dzisiaj świadectwo dojrzałości, zrozumienie tych słów. Nie odczuwa jako niewoli matka, że jest uwiązana przy chorym dziecku, lecz jako spełnienie swojej wolności. Wtedy jest najbardziej wolna. Warto i trzeba przeciwstawiać te słowa hasłom, manifestacjom, choćby takim, jakie przetoczyły się przez naszą ziemię w 2020 roku.
Tamte marsze były krzykiem pogardy wobec człowieczeństwa. Były krzykiem pogardy wobec cierpienia, wobec ludzkich dramatów. Te słowa są zdumieniem wobec wartości i godności człowieka. A wiemy, wielu z nas to wie, że te słowa mają swoje wcielenie w życiu matek i ojców, tak często spełniających swoją wolność poprzez przywiązanie do dziecka chorego, niepełnosprawnego. Może właśnie z racji tych słów, może właśnie z racji tej lekcji wolności i wielu podobnych słów toczy się dzisiaj tak zapiekły atak na świętego Jana Pawła II i na Kościół. Drodzy Chrystusie, papież Benedykt w swoim liście o kryzysie w Kościele pytał ostatecznie bardzo zwięźle i na to zwięzłe pytanie udzielił też niezwykle zwięzłej odpowiedzi. Pytał, dlaczego pedofilia osiągnęła takie proporcje? Ostatecznym powodem jest brak Boga. Na czym polega dzisiejsza współczesna tak zwana walka z pedofilią? Na odrzuceniu Boga, Kościoła, Jego przykazań, o których Chrystus Pan dzisiaj mówi, że ten, który by zmienił jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy. Odrzucenie Boga, Kościoła, Jego przykazań, a co proponuje się w zamian? Proponuje się dokładnie eskalację rewolucji seksualnej. Przecież ci wszyscy, którzy w tych ostatnich dniach występowali w określonych mediach, którzy występowali na mównicy sejmowej, by piętnować papieża za rzekome zaniedbania czy wręcz grzechy w zakresie pedofilii, są tymi samymi ludźmi, którzy publicznie, nie w sposób domniemany, nie na podstawie jakichś dociekań, insynuacji, ale w sposób jawny, publiczny, udokumentowany, promują tak zwaną edukację seksualną, która zastępuje wychowanie do miłości, seks edukacją, technikami seksualnymi. To są dokładnie ci sami ludzie, którzy traktują człowieka jako przedmiot użycia i sprowadzają go do istoty zdeterminowanej instynktem seksualnym. Drodzy Panu, nie zachęcam do lektury, ale stwierdzam to z odpowiedzialnością, że kiedy przejrzymy podręczniki wychowania seksualnego generowane przez określone instytucje, ośrodki, prądy, nie znajdziemy w nich słowa miłość. Możemy szukać wytrwale, ale bezskutecznie. Nie znajdziemy słowa miłość. Nie znajdziemy słowa osoba, nie znajdziemy słowa kobieta, mężczyzna. Zakazane jest słowo rodzicielstwo, ojciec, matka. Znajdziemy seks, partnerstwo, przyjemność. A cały ten eksperyment budowania nowych standardów, nowego modelu życia dokonuje się właśnie najpierw na dziecku. W sposób niedomniemany, ale programowy, zaplanowany. Drodzy Chrystusie, nie ma potrzeby szukania zła tam, gdzie go nie ma. Wystarczy, i to niestety wystarczy, zbyt wiele obszarów zła niedomniemanego, ale realnego, z którym niestety się nie walczy, ale które się promuje. A walka o człowieka i o miłość jest walką centralną, decydującą dla naszej przyszłości. Był tego świadom święty Jan Paweł II, był tego świadom już gdzieś od zarania swojego życia intelektualnego. W jednym z pierwszych wierszy, które pisał, złożył jakby swoisty manifest swojego życia. Miłość mi wszystko wyjaśniła.
Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. A potem zajmował się miłością jako filozof, formułując normę personalistyczną, która stwierdza, że osoba jest takim dobrem, z którym nie godzi się użycie. Osoby nie można używać. Osoba jest dobrem, któremu przysługuje miłość i tylko miłość. Rozwijał ten temat w swojej teologii ciała, kontemplując dzieło stworzenia człowieka, mężczyzną i kobietą, i pokazując równą godność, ale i zróżnicowanie, po to, by pokazać komplementarność obu płci. I wbrew współczesnej kulturze wydobywał w sposób mistrzowski piękno człowieka konkretnego. Wydobywał piękno kobiety. Choćby jeden szczegół z tego nauczania. Tak często dzisiaj wiele współczesnych myślicielek, profesorek, wiele naukowczyń, by posłużyć się tą okaleczoną nowomową, ubolewa nad tym strasznym faktem biblijnym, że kobieta została stworzona z żebra mężczyzny. To takie przykre, takie poniżające, mało atrakcyjny organ. A Jan Paweł II pokazywał w swojej teologii ciała, że to żebro chroni serce, chroni centrum miłości, otacza ten znak miłości w człowieku, zabezpiecza je. Kobieta stworzona z żebra, z tego szczególnego budulca, otrzymuje wyjątkową godność, ale też wyjątkowe powołanie. Tu zawiera się jej geniusz, którego sercem jest wrażliwość i obrona miłości. Obrona jakże często wyjątkowa, jakże często heroiczna. To jest ocalenie miłości w człowieku, zarówno w sobie samej, jak i w drugim. To miłość, która mu wszystko wyjaśniła, sprawiła, że odczytywał rzeczywistość świata i Kościoła jako rzeczywistość wspólnoty, komunii osób, które pulsują względem siebie w rytmie bezinteresownego daru. A źródłem tego jest Eucharystia, ten dar codziennej miłości tworzącej Kościół. Dlatego jego ostatnia encyklika to była Ecclesia de Eucharistia. Kościół jest z Eucharystii, z tego daru miłości. Zauważmy, jak bardzo ten obraz opisu Kościoła, wspólnoty małżeńskiej, rodzinnej, jak bardzo ten obraz sprzeciwia się współczesnym tendencjom, które zdecydowanie wolą przyjmować zupełnie inny wzór. Heglowski wzór Pana i Niewolnika w swojej książce Przekroczyć próg nadziei, którą kiedyś tu, w tym sanktuarium, traktowaliśmy jako podstawę wielkopostnych rekolekcji, czytając fragment po fragmencie tej książki. W tej właśnie książce, wywiadzie, święty Jan Paweł pisał: z heglowskiego paradygmatu rodzi się filozofia przemocy. Z tego modelu pan-niewolnik rodzi się filozofia przemocy. Jeśli istnieje jakaś siła, która z tą filozofią potrafi się skutecznie rozprawić, to jest to tylko Chrystusowa Ewangelia, która układ pan-niewolnik do końca zamieniła na układ ojciec-syn. Ten układ ewangeliczny, ojciec-syn, jest odwieczny. Jest on starszy od dziejów człowieka. Promieniowanie ojcostwa, jakie w nim się zawiera, zmierza do tajemnicy trynitarnej, Boga samego. Ojca, który rodzi Syna. A dalej pokazywał, że ten właśnie ewangeliczny model bywa, jest odrzucany przez nieufność do Boga. Tak jak w chwili grzechu pierworodnego, gdy człowiek okazał brak zaufania Bogu, traktując Go jako nie Ojca, dającego przywilej zagospodarowania całego świata, ale jako Pana, który zazdrośnie strzeże zakazanego owocu. Ten grzech
odrzucenia zaufania Boga. Ten grzech zakłamania prawdy o Bogu jako Ojcu jest wciąż aktualizowany. I jak mówił Jan Paweł, zmierza do obalenia ojcostwa, niszcząc te promienie, które przenikają cały świat stworzony, poddając w wątpliwość prawdę o Bogu, który jest miłością, pozostawiając tylko świadomość Pana i niewolnika. A ta świadomość rodzi bunt. Ta świadomość rodzi sprzeciw. Jeśli komuś te słowa mogą wydać się skomplikowane, choć przecież są tak bardzo proste, to spójrzmy na rzeczywistość wokół nas, na te wydarzenia, które rozgrywają się w ostatnich latach, na te marsze, konflikty, protesty, na to podżeganie, szczucie do walki, na tę walkę, która niszczy, czy wręcz zniszczyła w tych ostatnich tygodniach i dniach naszą solidarność, nawet resztki solidarności i wspólnoty narodowej. Drodzy, dlatego stajemy przed ogromnym wyzwaniem, które niewątpliwie jest zagrożeniem, ale jest też wielką szansą. Chrześcijanin jest człowiekiem powołanym do zwycięstwa, mówił 40 lat temu Jan Paweł II. Dlatego to wyzwanie jest szansą. Jest szansą nawrócenia, powrócenia do papieskiego nauczania, do odkrycia jego mądrości, słów i świętości życia, do odkrycia tej niezwykłej spójności jego słów i czynów. To jest szansa odkrycia siły wiary, która decydowała i decyduje o świętości tego człowieka. To nie na nim budujemy nasz Kościół, ale na jego wierze w Jezusa Chrystusa. Od wyznania tej wiary Jan Paweł rozpoczął swój pontyfikat. Pierwsze słowa homilii z 22 października to były słowa wyznania wiary. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. To na jego wierze budowaliśmy i mamy budować nasz Kościół. To wyznanie wiary szło przez całe jego życie. Znalazło też w słowach swój wyraz, w słowach zachęty, skierowanej w tym samym wywiadzie przekroczyć próg nadziei. Papież mówił tam, ażeby wyzwolić człowieka współczesnego od lęku przed sobą samym, przed światem, przed innymi ludźmi. Trzeba temu człowiekowi z całego serca życzyć, aby nosił i pielęgnował w swym sercu tę bojaźń Bożą, która jest początkiem mądrości. Taka bojaźń Boża jest zbawczą siłą Ewangelii. Ona jest twórcza, nigdy zaś destruktywna. Ona rodzi ludzi świętych, czyli prawdziwych chrześcijan, a przyszłość świata ostatecznie do nich należy. Wróćmy do tych słów i wróćmy do słów wypowiedzianych na początku tego pontyfikatu. Nie lękajcie się. Drodzy w Chrystusie, nie lękajmy się tego czasu, tych ataków, tego, co boli, co rani, co dla wielu z nas jest doświadczeniem realnego cierpienia. Nie lękajmy się. Zamiast lęku odnówmy w sobie siłę wiary, potrzebę nowej ewangelizacji, miłości do Boga i Kościoła. Nie dajmy się uwieść tym, którzy odczytują Kościół przez Ewangelię Judasza. Być może tak można czytać i Ewangelię, i Kościół, ale my czytamy Kościół przez Ewangelię Jezusa Chrystusa. Czytamy ją przez postacie świętych. Rozejrzmy się w tej naszej świątyni. Spójrzmy na te twarze, postacie wielkich bohaterów wiary, wielkiej miłości, ludzi kanonizowanych, beatyfikowanych, sług Bożych, tych, którzy nie są formalnie kanonizowani, ale wierzymy, że są u Boga, bo swoje życie
oddali za wiarę, za miłość do ojczyzny, poświęcając się dla drugiego człowieka. W to głęboko wierzymy, że jesteśmy wśród świętych, że z nimi obcujemy. Ta świątynia jest sanktuarium świętego Jana Pawła II i sprawia, że możemy odczytać Kościół w jego pięknie, w jego blasku, takim, jakim on jest prawdziwie, tak jak pokazywał nam go święty Jan Paweł II. Czcigodny i drogi Ojcze Dyrektorze, dobrze nam tu w tej świątyni. Dobrze, że tu jesteśmy. W tym sanktuarium, w tym domu chleba. Dzisiaj to jest tak dobitnie podkreślone przez te dzieła pracy i sztuki piekarniczej, cukierniczej. Ale przecież tu na co dzień jest dom chleba, w którym ten chleb eucharystyczny jest dzielony. Dobrze jest nam być w tym domu, dobrze jest nam być w tym sanktuarium. Drodzy, dobrze jest nam być w Kościele. Warto być w Kościele, zakorzeniać się w nim, zakorzeniać nasze rodziny i zakorzeniać nasz naród. To właśnie o tym mówił, żegnając się z nami w czasie pierwszej pielgrzymki, święty Jan Paweł II na Błoniach Krakowskich. Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości. Abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Abyście od Niego nigdy nie odstąpili. Abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż. On mówił, proszę was. Ale kiedy ojciec prosi swoje dzieci, kiedy ojciec prosi swoje dzieci, to te słowa stają się wezwaniem, stają się obowiązkiem, testamentem, na miarę naszego być i żyć.